Need for Speed to chyba jedna z najbardziej lubianych przeze mnie serii gier komputerowych. Jest już z nami ponad 25 lat. Zaliczyła wzloty i upadki, które czasami były nawet dość bolesne. Za grami stała dość duża liczba różnych producentów, których wizja niekoniecznie pokrywała się czasami z oczekiwaniami graczy. Choć nie ma co dyskutować, że najbardziej ikonicznymi wydaniami były Underground 2 oraz Most Wanted wydane w 2005 roku, to jednak jest jeszcze jedna produkcja spod tej marki, do której osobiście bardzo lubię wracać i sam niekoniecznie wiem dlaczego. I tym się dzisiaj zajmiemy, bo właśnie o Hot Pursuit z roku 2010 zrobiło się ostatnio najgłośniej. Zanim zacznę zastanawiać się, czemu ta gra tak mocno przyciąga mnie do monitora, najpierw trochę suchych faktów. Przede wszystkim warto powiedzieć, że Need for Speed Hot Pursuit to tak naprawdę dość mocno odświeżony pomysł, który pierwotnie na rynku wylądował w roku 1998 i nosił praktycznie identyczną nazwę. Wtedy to pierwszy raz mogliśmy usiąść za sterami radiowozów i ganiać piratów drogowych lub na odwrót. Pomysł tak bardzo przypadł do gustu graczom, że 4 lata później doczekaliśmy się drugiej odsłony Need for Speed Hot Pursuit 2. I w tym momencie nasza przygoda jako stróż prawa zakończyła się na dobre, a dokładniej na 8 lat. Electronic Arts, które świadome było spadkiem popularności serii w tamtym czasie, postanowiło zrobić dość ciekawy krok. Zleciło opracowanie nowej odsłony serii studiu, które do tej pory zajmowało się trochę innym podejściem do gier wyścigowych. Mowa tutaj o Criterion Games, twórców dość mocno znanej marki Burnout, o której w sumie zrobimy może kiedyś oddzielny materiał. W 2008 roku na rynku pojawiła się ostatnia odsłona spod tej marki Burnout Paradise, które zostało bardzo ciepło przyjęte przez graczy. Niczym nieskrępowana rozgrywka i tona gnącej się stali powodowała, że często nie można było odkleić się od monitora. I tak twórcy, którzy do tej pory nie za bardzo mieli do czynienia z marką Need for Speed, stali się za nią odpowiedzialni. W 2010 roku na półkach sklepowych pojawiło się Need for Speed Hot Pursuit. Założenia gry, porównując odsłony sprzed kilku lat, zostały praktycznie takie same, jak nie identyczne. Dalej mogliśmy stanąć po stronie zarówno piratów drogowych, jak i stróżów prawa. Każda ze stron miała swoje własne zadania do wykonania, które zostały podzielone na parę kategorii. I w sumie w tym momencie możemy postawić kropkę. Need for Speed Hot Pursuit z 2010 roku był, można by powiedzieć, wykastrowaną wersją poprzednich odsłon. Nie mieliśmy tutaj możliwości tuningu samochodów, poza zmianą kolorów, o ile to w ogóle można nazwać tuningiem, nie było także swobodnej jazdy po mapce. Okej, był oddzielny tryb, ale nie mogliśmy rozpocząć na przykład pościgu bezpośrednio z niego. Nowym featurem, który wtedy pojawił się w grze, był tak zwany autolog, który obecny jest w serii do dziś. Jest to nic innego jak system, który porównuje nasze wyniki z wynikami naszych znajomych i w ten oto sposób możemy między sobą konkurować. Konkurować również mogliśmy w trybie multiplayer, który w Need for Speed Hot Pursuit pojawił się po raz pierwszy. O Need for Speed World nie mówmy. Tak pokrótce wyglądała cała gra. Można by powiedzieć, że tytuł nie powinien być jakoś mocno pokochany przez graczy. I też jest tutaj trochę prawdy. Na Metacritic ta część serii przez recenzentów została oceniona na poziomie 86 punktów, co jest dość dobrym wynikiem. Inaczej wygląda to u graczy, gdzie średnia plasuje się na poziomie 6,9 punktów na 10. Ja sam osobiście grze dałbym mocną 9 i wiem, pewnie jesteście teraz mocno zaskoczeni, ale już się tłumaczę. Przede wszystkim w mojej opinii gra jest bardzo mocno grywalna. Wiecie, są takie tytuły, które wyglądają świetnie, ale musicie się przy nich męczyć. Tutaj każdy wyścig, choć trwa niezbyt długo, jest bardzo satysfakcjonujący i często daje niezłego kopa adrenaliny. To, że nie mamy w grze żadnego wpływu na wygląd samochodu, akurat tej odsłonie bardzo dobrze pasuje. Need for Speed jest przeze mnie traktowany na zasadzie szybkiej ścigałki, którą odpalam w wolnej chwili, wybieram wyścig i jadę, nie zastanawiając się nad żadnym dodatkowym aspektem. Pod tym względem gra sprawuje się naprawdę świetnie i zapewne to też wpływa na fakt, że tytuł na moim komputerze praktycznie cały czas gości i wracam do niego z uśmiechem na twarzy. Miłym dla oka aspektem jest też fakt, że mimo 10 lat gra niezbyt mocno się zestarzała. I tutaj pojawia się problem, który mam z ostatnią zapowiedzią Electronic Arts. Okej, jest teraz mania na robienie remasterów starych kultowych odsłon, które bardzo często wniosły coś zupełnie nowego do świata elektronicznej rozgrywki. Patch punkt Mafia edycja ostateczna czy pierwszy Crysis.
Zgodnie z zapowiedzią, 13 listopada ma zostać wydany remaster Need for Speed Hot Pursuit 2010. I po co komu remaster, który na pierwszy rzut oka nie zmienia kompletnie niczego? W dodatku gra ma kosztować w okolicach 170 zł. Obejrzałem wiele materiałów porównujących grafikę między odsłonami i różnice nie są jakieś mega duże. Nie lepiej było zrobić nową wersję Need for Speed Most Wanted z 2005 albo Underground 2? Nie mam zielonego pojęcia, co Electronic Arts myślało, podejmując taką decyzję, ale ja wracam do mojej wersji Hot Pursuit z 2010 i właśnie tam zamierzam się dobrze bawić. A wy co sądzicie o tym dziwnym pomyśle Electronic Arts? Dajcie znać w komentarzach. Kicek, dzięki za uwagę i do usłyszenia.